Hej, tu Karolina. Bez przygotowania, bez planu włączyłam kamerę i oto jestem. Mam ze sobą nawet herbatę, żeby podkreślić, jak bardzo wyluzowany jest ten film. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, mam dla Was Life Update, czyli film o tym, co u mnie, który pojawia się raz na kilka miesięcy, kiedy to całe moje życie się zmienia. I powiem Wam, że częstotliwość tych filmów mnie przeraża, bo na co dzień nie zdaję sobie sprawy z tego, że tyle nowości jest u mnie co kilka miesięcy. Ale ja to bardzo lubię i też mam wrażenie, że ostatni taki film nagrywałam wieczność temu. Z drugiej strony to było kilka miesięcy temu. Tyle się wydarzyło. Zresztą widzieliście to w weekly vlogach tak naprawdę, bo byłam w Berlinie. I nawet nie chodzi o to, że mam taką potrzebę, żeby się tłumaczyć, ale lubię gdzieś tam zachować taką nutkę tajemnicy, gdzieś tam podtrzymać Was w niepewności, żeby potem powiedzieć, co dalej. Jakoś mnie samą to ekscytuje i ja też lubię sobie miarować kolejne etapy w moim życiu, bo mogłabym Wam wiele planów, które zdradzam w tych filmach, mam od dawna, a fajnie jest tak dawać trochę, zdradzać trochę, cieszyć się wspólnie tym, co nadchodzi i potem odkrywać jakieś tam kolejne karty. Może trochę za dużo tutaj to nadinterpretowałam, za bardzo nadinterpretowałam, ale mam dzisiaj dla Was live update i mam nadzieję, że zaspokoi on ciekawość wielu osób. Pozwólcie, że się napiję, bo jest straszny upał, piję herbatę. No nie ma to za bardzo sensu, ale przy upale generalnie się odwadniamy. Mimo że u mnie w domu jest dosyć chłodno, tak musiałam w ogóle zamknąć okno do nagrywania i pić nam się chce cały czas. Herbata już mi trochę ostygła, w ogóle piję taką mieszankę różnych ziół od mojej przyjaciółki Kart z Estonii i jest przepyszna, bo skończyły mi się wszystkie inne herbaty. Widzicie, to jest wyluzowany film, bo zaczynam robić dygresję na temat naparów. Tak jak powiedziałam, nieprzygotowany film w kontekście takim, że nie zrobiłam sobie żadnych podpunktów, jakichś zagadnień i konkretnych planów, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, ale także musicie się zdać na moją spontaniczność. Jestem trochę taka dzisiaj rozkojarzona, ale postaram się mówić w miarę do rzeczy też, żeby ten film nie trwał zbyt długo, bo w sumie nawet myślałam, czy by nie zrobić tego filmu jako podcastu, ale postaram się troszeczkę streścić, plus zawsze miło patrzeć komuś w oczy, prawda? Słuchajcie, jestem w moim pokoju w Łodzi, w Polsce. Na pewno wiele z Was poznaje, jestem u siebie, wróciłam z Berlina. Dla wszystkich, którzy żyli pod skałą, tak, byłam w Berlinie i już z niego wróciłam. Byłam tam na wymianie studenckiej przez 4 miesiące, 3,5 miesiąca. Mieszkałam tam, studiowałam i naprawdę było super. W najbliższych tygodniach pojawi się film, w najbliższych dniach, tygodniach, sama jeszcze nie wiem, jak to będzie zorganizowane logistycznie, ale pojawi się film taki podsumowujący Erasmusa, ale na podstawie, na bazie Q&A. Jeżeli się okaże, że jest potrzeba na więcej materiałów, to na pewno was, dla Was takie przygotuję, ale na razie planuję takie ogólne Q&A o Erasmusie w Berlinie, bo bardzo, bardzo, bardzo rozwijałam się na temat Erasmusa w Hiszpanii i tam rzeczywiście podzieliłam tę serię, zrobiłam całą serię i podzieliłam to na różne aspekty, ale nie sądzę, żeby to było konieczne w przypadku Berlina. Jeżeli tak, na pewno coś dla Was przygotuję, ale Q&A będzie, także ogłaszam zawsze na Instagramie, także pamiętajcie, żeby mnie obserwować na Instagramie Karolina Sobańska. Jestem w Polsce, jestem w Łodzi, przyjechałam na wakacje, powiedzmy. Strasznie późno skończył mi się semestr, bo dopiero właśnie pod koniec lipca zaliczyłam, mam nadzieję, wszystko, po prostu zrobiłam wszystko, co miałam zrobić i wróciłam. Jestem po trzecim roku studiów oficjalnie. Ja, słuchajcie, studiuję w Szkocji, gdzie licencjat jest 4-letni, czyli czeka mnie jeszcze jeden rok studiów, żeby licencjat otrzymać i studiuję German and Spanish with Marketing, dla tych, którzy nie wiedzą, zresztą mnie o to pytacie. I jeżeli chodzi na stronę mojej uczelni, to tam nie będzie tego kierunku, ponieważ ja jestem na programie elastycznym, tak zwanym Flexible Marriage Program, i sama sobie dobrałam te przedmioty, bo po prostu chciałam studiować dwa języki jako mój przedmiot główny, jako moją główną specjalizację. Marketing jest dodatkiem. Mnie chodziło o to, żeby zwiedzić jak najwięcej krajów, żeby nauczyć się języka na miejscu i to się udało. Byłam w Madrycie, byłam w Berlinie i to był niesamowity rok. Kurczę, wiecie co, przyjechałam kilka dni temu tak naprawdę do Polski. Nie miałam jeszcze czasu, żeby tak jakoś zebrać sobie w głowie
ten ostatni rok. Także jestem bardzo szczęśliwa, to była najlepsza decyzja, żeby wyjechać właśnie na cały rok, semestr tu. Językowo świetnie i wrażenia są niesamowite. To, ile się nauczyłam o świecie, o sobie, jak bardzo się zmieniłam, to jest bezcenne i tego życzę każdemu, tak aż się zrobiłam nostalgiczna. Przyjechałam do Polski i teraz wam powiem, co czeka mnie w najbliższym czasie. Mam wakacje, jest lipiec, końcówka lipca, kiedy to nagrywam. Teraz jestem chwilę w Polsce, ale za chwilę wyjeżdżam z moją rodziną i z przyjaciółmi na wakacje do Grecji. Także nie będzie mnie przez 2,5 tygodnia. Będziemy, mogę powiedzieć, tak, będziemy pływać po wyspach greckich albo północnej części. Także lecimy do Aten, ruszamy z Aten. Może pojawi się film z tego wyjazdu. Kuba mówił, że trochę możemy ponagrywać, także mam nadzieję, że coś tam dla was przygotuję pod koniec miesiąca, jako taka mała zajawka tego, jak spędzaliśmy czas, ale generalnie jadę po to, żeby odpocząć, bo bardzo zmęczył mnie ta końcówka semestru, ponieważ właśnie pisałam, jak wiecie, niektórzy z was jak wiedzą, pisałam 3 eseje, które są do oddania na koniec sierpnia, ale ja chciałam już wrócić z Berlina i mieć wakacje, także pisałam eseje, zaliczałam egzaminy, miałam kilka egzaminów, kilka prezentacji i myślę, że przyda mi się trochę takiego odpoczynku ani bez nauki, ani bez nagrywania. Spędzenie czasu z najbliższymi, nadrobienie zaległości podcastowych, książkowych i popracowanie nad moją opalenizną, która wiem, w nie najgorszym jest stanie, bo na opętrze się trochę zwęgliłam. W każdym razie jadę tam, wracam w drugiej połowie sierpnia i w zasadzie nie wiem, jak ugryźć ten film, bo bardzo dużo przychodzi zmian. Może zacznę od tego, że teraz te 2 tygodnie są dla mnie intensywne, bo nagrywam dla was zarówno podcasty, jak i filmy na kanał takie klasyczne, po to, żeby właśnie wszystko szło w trakcie, kiedy jestem w Grecji. I teraz słuchajcie, największym rzeczą, która jest najważniejsza w tym filmie, to są moje plany na najbliższe miesiące, bo one są nieoczywiste. Powiedziałam, że zaczynam 4. rok, ale nie wracam do Edynburga na ten moment. Udało mi się wynegocjować z moją szkołą studia na odległość przez pierwszy semestr. Także przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie mnie w Edynburgu, będę uczyła się zdalnie z domu i w grudniu przyjeżdżam do Edynburga, żeby zaliczyć egzaminy. Osobiście muszę tam być. Oraz wyjeżdżam do Edynburga na 2. semestr, czyli styczeń, kwiecień będę w Szkocji, ponieważ będzie to mój ostatni semestr i muszę napisać pracę licencjacką. Także wszyscy ci, którzy liczyli na to, że teraz wjeżdżam do Edynburga, no niestety nie. I słuchajcie, postanowiłam zostać w Polsce i zrealizować swoje inne plany. Także mogę wam zdradzić, że plan na najbliższe kilka miesięcy, szczególnie na końcówkę sierpnia, wrzesień i październik, to jest bardzo dużo nagrywania. Przede wszystkim jeszcze raz wam bardzo dziękuję za przepiękne przyjęcie mojego podcastu. Ja już jestem z powrotem w studio i nagrywam dla was. Od sierpnia rusza kolejna seria. Podcasty będą pojawiały się raz w tygodniu i o ile będzie tak, jak teraz myślę, będą pojawiały się w poniedziałki o 16. Podcasty to jest coś, w czym ja czuję się bardzo dobrze, gdzie znalazłam jakieś takie swoje powołanie. Uwielbiam to nagrywać, uwielbiam poznawać nowe osoby, uwielbiam rozmawiać z nimi, uwielbiam dzielić się z wami tą wiedzą, spełniać też wasze prośby, jeżeli chodzi o gości, no i przede wszystkim właśnie tworzyć te platformy, gdzie możemy razem łączyć siły po to, żeby dokształcać się, żeby promować to, co nas pasjonuje i mówić dobre rzeczy, mówić na tematy, które nas interesują i o których warto mówić, o których trzeba mówić coraz więcej. Tak jak wiecie, tutaj mamy tematy związane z ekologią, z weganizmem, ze zwierzętami, ze strefą etyczną, ze strefą środowiskową, z ekologią, ze zdrowiem, z dietetyką, ale też podróżami, motywacją, celebracją codzienności, szczęściem, medytacją, jogą, tego jest mnóstwo, to są wszystko moje pasje i ja z przyjemnością przygotowuję dla was materiały z ludźmi, którzy znają się tym, co robią, którzy wiedzą więcej niż ja, którzy nas czegoś nauczą w taki miły sposób, jakim jest podcast. Podcasty są i na YouTubie i możecie na mojej stronie sobie znaleźć opisy wszystkich odcinków, słuchać ich na iTunesie, na SoundCloudzie, mam nadzieję, że niedługo na Spotify, także podcasty to jest projekt, na którym będę pracowała przez najbliższe miesiące intensywnie oraz będą też pojawiały się filmy piątkowe, filmy jakby takie kanał główny, format główny. No i teraz ważna kwestia, czyli owe weekly vlog. Ja wspomniałam ostatni weekly vlog
no, postanowiłam, kochani, zrobić sobie przerwę od weekly vlogów. Nie na zawsze, ale na ten moment, ponieważ no, tutaj nie chcę tak za bardzo też wchodzić może w szczegóły. To na pewno nie jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że nie nagrywam weekly vlogów w Polsce, bo uważam, że życie w Polsce jest nudne. Nie o to chodzi. Chodzi też o to, że ja zazwyczaj nagrywam weekly vlogi właśnie z wyjazdu za granicą, po to, żeby pokazać wam, jak wygląda życie w danym kraju, moje życie w danym kraju. Ale ja potrzebuję przerwy dla samej siebie. Nie chcę tutaj jakoś się nad sobą użalać, ale trochę mi zaszło za skórę, nie chcę tak mówić. Troszkę stwierdziłam, że czas odpocząć, ponieważ moje 10 czy 20 minutowe filmy z całego tygodnia prowokowały wiele osób do wyciągania wniosków na temat mojej osoby i mojego życia, które nie były miarodajne, bo tak jak mówię, 15-20 minut z całego tygodnia naprawdę nie daje wam obrazu drugiej osoby. Dużo osób, że te formaty tych weekly vlogów też podobają się, jednym takie, drugie takie. Ja robiłam takie filmy, które ja chciałam wrzucać, które mówiły o moim życiu, na które mogłam sobie pozwolić na przykład czasowo, bo uczyłam się, więc też nie zawsze mogłam zrobić to tak, jakbym w 100% chciała, ale jest to taka forma bardzo elastyczna i ja na pewno wrócę do weekly vlogów, ale mówię, robiłam je tak, jak czułam i mam wrażenie, że nie do końca to zdało egzamin. I powiem wam, że parę dni, nie, wczoraj czy przedwczoraj szłam i miałam potrzebę powiedzenia do kamery, dokąd idę, bo jednak przyzwyczaiłam się przez miesiące do mówienia o tym, co robię na co dzień, ale myślę, że taka przerwa dobrze zrobi mi, żebym też mogła sobie jeszcze poukładać, plus tak jak mówię, wiem, że jest bardzo wiele osób, które uwielbiają weekly vlogi i na pewno będą weekly vlogi przez cały czas, kiedy będę w Edynburgu. Dużo osób tęskni za Edynburgiem, więc od stycznia do kwietnia obiecuję weekly vlogi i możecie mi o tym potem przypomnieć, że będą weekly vlogi z Edynburga. Może teraz coś mnie strzeli, żeby zacząć weekly vlogować z Polski, ale na pewno nie bierzcie tego tak, że ja uważam, że życie w Polsce jest nieciekawe, czy moje życie w Polsce jest nieciekawe. Tylko ja potrzebuję przerwy, bo mówię, ostatnio coś mi tak nie grało i nie czułam się z tym najlepiej, także trochę muszę odetchnąć. Zamiast weekly vlogów w poniedziałki będą ukazywały się podcasty o 16:00, a w piątki normalne filmy, jak zawsze ulubieńcy, tematyczne foodbooki. Bardzo dziękuję za podsunięcie pomysłu na foodbooki związane z różnymi kuchniami świata. Genialny pomysł, nie wiem, kto to napisał, dziękuję ci. Naprawdę, to będzie się działo, także będzie dużo inspiracji. Raz w tygodniu będzie, raz w miesiącu będzie Q&A, też tematyczne. Raz w miesiącu będzie jakaś top lista, pojawią się sposoby na bycie eko, pojawią się pomysły na, nie pomysły na, tylko moje ulubione seriale, filmy dokumentalne, książki, kosmetyki, będzie tego naprawdę dużo. I żebym teraz czegoś jeszcze nie zgubiła, tak, to są już te cztery formaty, plus jakieś dodatkowe, które za jakiś czas się pokaże. Jeżeli będzie jakaś podróż w moim życiu, to też będzie to vlog z podróży. Czasem trafi się jakiś weekly vlog, także możecie się spodziewać też jakiegoś tutaj urozmaicenia. Oprócz tego, co mogę powiedzieć, będą vlogmasy w grudniu, także dla wszystkich, którzy będą stęsknieni za vlogami, vlogmasy w grudniu przez cały miesiąc, także wrócę do was na pewno. W grudniu będę też w Edynburgu, także już na miastkę Edynburga będzie wtedy, będą to egzaminy. W listopadzie czeka mnie coś ekscytującego, o czym jeszcze nie zdradzę, czego jeszcze nie zdradzę, o czym jeszcze nie powiem, ale niedługo myślę, że uchylę rąbka tajemnicy, coś super szykuje się w listopadzie, następnie będę się uczyła. W grudniu egzaminy w Edynburgu i od stycznia po świętach lecę pisać licencjat i wracają vlogi z Edynburga, także żeby wam to jeszcze raz podsumować. Poczekajcie, bo miałam jakąś myśl, która mi umknęła. Tak, na co dzień możecie spotkać mnie na Instagramie, Karolina Sobańska, tam wrzucam dosyć sporo. Tam macie też inspiracje modowe, bo wiem, że wiele osób o to pyta. Nadal myślę o filmie o modzie etycznej, ale jeszcze nie znalazłam tylu marek, żeby móc naprawdę zrobić o tym film, ale na pewno będzie o tym podcast. Także trzymajcie się cierpliwie, bo naprawdę będzie super podcast o etycznej modzie i naprawdę nie mogę się doczekać. Także wiele ciekawych rzeczy związanych z podcastem nas czeka. Ja nie znikam z kanału w tej sferze, tylko ja. Także piątki są moje. Zapraszam was na Instagrama, na moją stronie karolinasobańska.com. Macie dużo przepisów i dużo informacji do każdego odcinka podcastu, wszelkie linki, także też was zachęcam do tego. I zastanawiam się, czy coś mogło mi jeszcze umknąć. Oczywiście w komentarzach możecie zostawić swoje propozycje na filmy u mnie, propozycje gości, zawsze wasze rekomendacje
są mile widziane i je biorę do siebie. I tak też było, kiedy planowałam najbliższe odcinki podcastów. Nie mogę się doczekać, bo pierwszy podcast, słuchajcie, jest już za tydzień. Nie, coś pomyliłam. Za półtora tygodnia w poniedziałek, bo od sierpnia ruszają, także ja się naprawdę nie mogę doczekać. Uwielbiam to, naprawdę uwielbiam to i czuję, że to jest to, także dawajcie pomysły na gości, mam nadzieję, że będą chcieli mnie odwiedzić. Aż mi zeschło w gardle. Powiem wam, że nagram ten film ciągiem, chyba będzie po prostu bez żadnej edycji. I dobrze, bo tak to miało właśnie wyglądać, że włączam kamerę i leci klip. Powiem wam, że dużo się u mnie dzieje też w takiej sferze duchowej, nie wiem, mam dużo różnych właśnie przemyśleń, refleksji, to się zaczęło, coś się skończyło, wiele się będzie zmieniało, także kto wie, może nagle przyjdzie mi do głowy jakiś kolejny format treści filmów i one też będą się pojawiały, także dziękuję wam za obejrzenie tego wywodu, nagrywamy już 16 minut, bo jeden film będzie miał tak z 15 minut, także, aż mi noga boli. Dziękuję wam za... Ciekawe, czy widzicie ten napis? Słuchajcie, taki stary t-shirt Single Taken Hungry z Local Heroes, który kupiłam 1000 lat temu. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ten live update troszeczkę tutaj zdradził wam informacje, na które czekaliście od jakiegoś czasu. Bardzo miło było mi z wami rozmawiać. Widzimy się w kolejnych filmach i w kolejnych podcastach na moim kanale. Do zobaczenia. Pa, pa.